No. Co? Cześć, witajcie, z tej strony Agent Specjalny Przemyt. Witam was w takim jak gdyby odcinku z Grand Theft Auto, gdzie zajmiemy się łapaniem przestępców. Tutaj nawet dostaliśmy taką wiadomość. Nie to. Tutaj. Witaj. Chcesz zaapelować na zbiegów? Nie brakuje tych, którzy potrzebują ciepłego objęcia sprawiedliwości. Po prostu złap ich lub zabij, jeśli będzie trzeba. Niedługo się odezwę. No i właśnie odezwała się do nas. Gdzie mamy namiary? Tutaj oczywiście wsiadamy sobie do naszego pojazdu. Aha, tutaj Tony to jest z klubu, odezwał się. Tak, mam dla ciebie kolejny cel. Udaj się do miejsca oznaczonego nam w GPS-ie, wiesz co robić. Czyli to jest nasza podejrzana, którą musimy złapać. Dobra. Zdaje się, że coś było na dole chyba. A, podpis. Dobrze. Więc teraz szybko znajdziemy. Zresztą to jest mój klub, jak widzicie. To jest ostatnia, jeżeli wiecie, to jest ostatnia aktualizacja. Uuu, to jest aż... No to droga nam troszkę zajmie. Jak widzicie, jesteś pod opuszczonym komisariatem w Los Santos. Komisariatem policji. Bo pomagamy policji i jesteśmy... I no, po prostu zostałem agentem specjalnym. Więc no, po prostu szybciutko teraz lecimy. O. Jak widzicie, tutaj rejestracja jest. Klakson, to co najważniejsze policyjne jest. Więc nieoznakowanym samochodem jedziemy. Trochę nam to zajmie, bądź co bądź tym samochodem. Więc jak będziemy na miejscu, po prostu teraz po krótkim cięciu. I dobrze, jesteśmy już po krótkim cięciu. Dla was to była dosłownie chwila, dla mnie dosyć dłuższa chwila. Ale jesteś praktycznie już na miejscu, więc tak stwierdziłem, żeby zacząć już. No i tak, musimy przeszukać teren. Jeszcze raz sobie przypomnę, jak wyglądała podejrzana. Dobrze. No to najpierw taki przejazd, zobaczymy czy gdzieś się... Najpierw tak przejedziemy, zobaczymy czy gdzieś się może nie kryje. Później wysiądziemy z samochodu. Aha, znaleźliśmy ją. Dobra. Stój, policja. Policja, mówię. Atak na funkcjonariusza policji. No. Co? Co to było? 5000. Aha, jeżeli weźmiemy żywy cel. Ale... Co to było? Wy widzieliście? Co to było? Że to nie tak miało być. Ale... Wy widzieliście, co to było? Jakiś NPC wjechał w nas. Co to było? Dobra. Powiem tak. To będzie jakieś 2 minuty odcinka, ale nie dostaję was tak krótkim odcinkiem. No, teraz poczekamy sobie na kolejny cel. Jakieś 15 minut. Więc... No, a to nie tak to miało wyglądać. To nie tak to miało wyglądać. Dobrze. Teraz trzeba poczekać na kolejny cel, więc... No, kolejne cięcie, będę czekała, dla was będzie to moment, dla mnie troszkę dłuższa chwila, troszkę dłuższy moment, ale jestem w szoku, naprawdę. I dobra, jesteśmy już po cięciu, udało mi się, mamy właśnie, nie, ja nie chciałem tego. Mamy kolejne zlecenie, trzeci poszukiwany. Cel, aha, teraz, dobrze. Czyli mamy tutaj taki oto cel, charakterystyczna ciemna karnacja oraz całkowicie dready.
I zobaczymy, gdzie ten nasz cel się ukrył. Czy to jest... Aha. To jest w Los Santos. Nie przemyślałem tego trochę. A dobrze, teraz pojedziemy. Tutaj te misje w miarę szybko mi to przyszło. Nie wiem, niecałe 5 minut, bo zdążyłem z miejsca ostatniej tragedii tylko tutaj dojechać. Nawet nie zdążyłem. Już mi przeszło. Powiem tak, auto to może nie jest jakieś Bóg wie jak szybkie. O, dzienny dopust klubu. Trochę zaniedbuję ten klub ostatnio, ale trudno. Powiem tak. Ten sam... Ja się na co dzień poruszam z Entorno, nie tym samochodem. Ale to jest specjalnie, żeby był taki fajny klimacik. Wiadomo o co chodzi. Nawet tak szczerze mówiąc mi się podoba. Skąd to się tutaj wzięło? Nie wiem, logika jest ta. Dobra. Ogólnie bardzo fajny samochodzik. Na misji nim jeździłem, spodobało mi się. Postanowiłem go teraz wykorzystać. I teraz też ten samochód ma związek z nową serią, która niedługo będzie na kanale. No teraz jest taki czas, gdzie można porozmawiać. Z nową serią, która niedługo będzie na kanale, co wiem, powtórzyłem się. To mianowicie jest na razie niespodzianka. Jeżeli ktoś by chciał pomóc w projekcie, to naprawdę zapraszam. To będzie taki bardziej projekt, gdzie będzie potrzeba troszkę więcej osób, więc jeżeli macie GTA 5 online na PC, czyli wiadomo na komputer stacjonarny, to ten. To piszcie swoje niki, ja chętnie was dodam. I będziecie mogli pomóc mi w tym oto projekcie. Więc ogólnie dwa projekty się szykują, ale ten, o którym mówię, to jest na razie taka niespodzianka. Ten, o którym mówię, będzie pierwszy. Więc tak, no dobrze. Więc teraz widzimy się, jak ja dojadę. I już jest prawie na miejscu, widzimy. To jest... O, tekstyl. A. To nie wiem. Zresztą, gdzie my już jesteśmy. I tak. Najpierw może zrobimy przejazd po okolicy. Tylko, że teraz jest dzień, to jest miejsce dosyć publiczne. Standardowy przejazd po okolicy. O. Żeby nie uszkodzić autka. Tutaj będziesz? Chyba widzę cel. Tak, widzę cel. Dobrze. Podejdziemy, niech zobaczy, że nie ma. Dzień dobry. Policja, no co uciekasz? Rączki, rączki, chodź. Jestem z policji, spokojnie, nie przejmuj się, jestem z policji, nic ci nie zrobię. Przynajmniej na razie. No co, nie idziesz? Nie idziesz? No. No to chodź może. Ja muszę na ciebie spoglądać, bo żebyś mi nie uciekł. Do samochodu. Do samochodu. Powiedziałem, do samochodu. Na tył się. Na tył masz się pakować. No, nie naprzód. A, dobra. Tylko odwiniesz jakiś numer. A to nawet chyba wiem, gdzie jest ta cała przyczepa Madison. No, to jest w tym samym miejscu. Koło Sandy Shores. To jest 6,5 km. No dobrze. Będziemy przesłucham ciebie. Co przeskrobałeś? O, tłumnika w ogóle nie widać w samochodzie z tej broni. Co przeskrobałeś? No, będziesz mówił? No słuchaj, nie zabiłem ciebie, to może byś tak mówił. Mogę to zrobić w każdej chwili. Tak, tak za ciebie dostanę pieniądze, więc... Mów, co przeskrobałeś, jestem ciekawy. Jestem ciekawy historii twojego życia. No. Chyba nie chcę mówić. Dobrze, zostawmy go żywego. Przynajmniej tego. I szybciutko lecimy. I tak, jeszcze taka odnośnie mojego powrotu na
YouTube'a, nagrywaniem. Więc sprawa będzie miała się tak, że początkowo, żeby się wdrożyć ten rytm, jak gdyby, to będę chciał zacząć tak, że jeden odcinek tygodniowo. Zazwyczaj to będą soboty, więc tak jak dzisiaj widzicie, jest odcinek. Za tydzień jest sobota. Później będę chciał docelowo dojść do trzech. Do trzech będę chciał dojść. Jeżeli będą dwa w tygodniu, no to wiecie, że będę, że zwiększyłem, daję radę. Więc spokojnie. Będę też chciał niedługo Fortnite'a wziąć, nagrywać. Chociaż nie wiem, jak mi to pójdzie. Ale zobaczymy, jak to będzie. Teraz właśnie tak jedziemy sobie. Mam jeszcze 3, tam prawie 3 km, tam troszkę wyżej. Więc tak jak mówię, znowu będzie cięcie, bo tutaj jazda jest dosyć nużąca. I dobrze, jak widzimy, już jesteśmy prawie na miejscu. To wiadomo, trzeba przepisowo skręcić, żeby nie uszkodzić. Bo jak w końcu pracujemy w policji, to trzeba świecić przykładem dla obywateli. Więc jedziemy. Właśnie jesteśmy koło... Zapomniałem jej imienia. A, Maut. Jesteśmy koło przyczepy Maut. To jest, mi się wydaje, że policjantka z jakiegoś wydziału do walki z przestępczością. Nie wiem. No dobrze, jesteśmy. Oczywiście, słuchajcie, było klasyczny ręczny. A gdzie ten gościu? Nie wiem, może już go zgarnęli. Nie wiadomo, jakieś druczki, pieniążki. No, zlecenie wykonane, zbieg został schwytany. Ile? 10 tysięcy, za takiego właśnie dostaję 10 tysięcy. Więc widzicie. Tak w przeciągu parunastu minut, bądź co bądź, zarobiliśmy dosyć sporo pieniędzy. Chociaż nie są to najlepsze, nie jest to najlepsze, więc... A, część nagrody. Czyżby tyś nie była policjantką? Ona nie jest policjantką, tylko łowczynią nagród. I... Tak podejrzewam. Po tym SMS-ie. Część nagrody trafiła na twoje konto. Czyś byś ty była... O nie, to jest łowca nagród, który na mnie zarabia. Daje mi tylko część nagrody. O nie. Ale no przynajmniej widzimy. Wy ocenicie, czy... No na początek wystarczy mieć byle jaki samochód praktycznie i już można zarabiać, więc na początek sądzę, że to jest bardzo dobra zarabianie. Ja to dopiero zauważyłem od niedawna. Dzisiaj dokładnie zauważyłem, więc mogło to być wcześniej. O tak jeszcze wejdę. Więc dobra, pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę i subskrypcji, naprawdę to mi bardzo pomoże i będę wdzięczny. Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, ale to już oglądajcie kolejny odcinek. To będzie na pewno, powiem tak, to będzie giveaway, ale żeby on nastąpił, musicie spełnić parę warunków. Więc no, to trzymajcie się i cześć.